znacznie żywsza, ciekawsza. Może to jest właśnie też odbicie dynamiki świata, bo świat taki jest. Jak się widzi świat tylko z jednej strony, że jest piękny, niezwykły i cudowny, no to też jest skrzywienie obrazu tego świata, bo to potrafi być brutalny i dramatyczny, i nieprzewidywalny. Ale jak się widzi tylko jedną stronę, na przykład tę pesymistyczną, to też jest przekrzywienie. Dlatego w każdej z tych sytuacji trzeba... znaczy ja staram się mieć taki ogląd, tak jak na tym statku, że się kołyszę, nie? Bo tutaj moje wystawy w Berlinie właśnie up and down, nie? Czyli i w górę i w dół. A zadaniem idealistów i artystów było poszukiwanie tego punktu harmonii, punktu, który balansuje obydwie strony. Ten punkt tak naprawdę nie istnieje, bo w dynamicznym świecie ten punkt jest tylko i wyłącznie teoretycznym założeniem, bo nawet przez ten punkt rzeczywistość nie przechodzi, a powinna, ale nie przechodzi, bo on nie istnieje. Nigdy nie jest wypreparowana sytuacja, zawsze jest połączenie. Tak, właśnie to mamy przykład dynamizmu świata i próba doskonałego balansu twórczego. To właśnie był ten znakomity przykład. No właśnie teraz byłem na tych w Belgii, na tym spotkaniu artystycznym, gdzie artysta z Litwy protestował, że on nie jest artystą, chodził w żółtej kamizelce, że nie jest artystą, nie jest artystą. No fajnie, nie? Ale to wszystko jest takim działaniem estetycznym. Ale przyjechał na festiwal artystyczny. No tak, no. Dlatego ja zawsze mówię, no. Może kominiarzem jesteś w takim razie, albo jakimś innym, jakąś profesję, fryzjerem może. No, także to na to pytanie, kim jestem, się odpowiedziałem. A co byś chciał w życiu zrobić, zmienić? Marzenie. To co chcę, to robię, także wiesz, jeszcze bym miał coś dodatkowo nadbudować nad to. Mm-hmm. To bym chyba przegiął, wiesz, w tej dynamice świata. Ja przeginaj. Tak. Myślę, że nie znamy przyszłości i takie pretensje o to, żeby znać przyszłość w stosunku do samych siebie czy do kogoś innego, są dla mnie obce, nie? Bo kiedyś może tak, wiesz, bardziej myślałem o przyszłości i o tym, co zrobi i jakie to będzie miało konsekwencje. A teraz jakby pogodziłem się z tym już, jak to wszystko wygląda. I stwierdziłem, że trzeba odrzucić frustracje, które są jak rdza i cię zżerają potrzebnie. Się takie napinanie na te zmiany. Gdzieś świat i tak się będzie zmieniał, czy my będziemy tych zmian pożądać, czy nie będziemy ich pożądać, czy będziemy je próbować wprowadzać gwałtownie, czy delikatnie. Świat i tak się będzie zmieniał. My na ten świat wpływ mamy w sumie aż nie tak wielki, jak sobie myślimy. A
po prostu myślę, że bardziej to chodzi mi to o taką akceptację tego, co jest teraz i co zrobiłem. I w pewnym momencie też stwierdziłem, że wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dobrze, bo inaczej nie mogłem zrobić. Nawet jak wybierałem źle, to nie wybierałem tego źle świadomie, tylko zawsze z przeświadczeniem, że wybieram dobrze, a konsekwencje się różne okazywały. Ale to jest to, że no, nie mamy na to wpływu, mamy predyspozycje do pewnych wyborów. Te predyspozycje nie są wcale tylko i wyłącznie naszymi możliwościami, ale to są też dane nam przez naturę. I te predyspozycje mniej lub bardziej wykorzystujemy w sposób dla nas jak najlepszy. Tak myślę. To teraz najtrudniejsze pytanie. Nie ma takich. Co to jest sztuka? No to przed chwilą właśnie to mówiłem, że to jest, dla mnie to jest najgłębsza kopalnia mądrości. Najgłębsza i najstarsza kopalnia mądrości. Tak ją definiuję, dlatego że sztuka graniczy z magią. Przed sztuką była magia. Jakby dużo z magii w sztuce pozostało. I kiedy się analizuje sztukę jako obiekty, które pozostały po ludziach, którzy tu kiedyś mieszkali, lub to możemy odtworzyć również ich mentalność czy sposób myślenia o świecie. I to jest fascynujące. Praktycznie nic poza sztuką nie ma takiej siły i mądrości jak sztuka. I dlatego to jest takie ekscytujące i fascynujące. Wszystkie religie powstały gdzieś tam, to są młodsze dzieci sztuki w ogóle, religie, nie? Tylko, wiesz, to one tu powstały gdzieś tam może kilka tysięcy lat temu nawet. Natomiast sama sztuka, no, można nawet liczyć, niektórzy liczą, że może mieć nawet kilkaset tysięcy lat, nie? To wiesz, to już jakby wiesz, powstała z zachwytu. Zachwytu nad formą, nad kolorem. Zachwytu, o jaka piękna forma na przykład. Nie? I ten zachwyt po prostu przerodził się w konsekwencje i próbę odtwarzania tego zachwytu, bo robienie sztuki to też jest tak głęboka przyjemność. Ona tak przyjemność gdzieś też nawet jest porównywalna z przyjemnością seksualną, bym powiedział, bo również jest taki na takim poziomie zwierzęcym. Kiedy coś tworzę, przestaje być człowiekiem cywilizowanym, staje się zwierzęciem sztuki. I to jest dla mnie wtedy taka kompletna i prawdziwa moja osobowość, wiesz, i wolność w tym się moja wyraża, nie? Że nie jestem w siatce żadnej kultury, żadnej religii, tylko jakby sam jestem, potrafię sobie odtworzyć i stworzyć normy, które uważam za słuszne. I te normy często nie mają nic wspólnego z tymi normami, którymi się kieruje społeczeństwa się kierują, czy różne wspólnoty. A przez to również jest siła artysty, że ma tę możliwość właśnie być takim samotnym zwierzęciem w obliczu żywiołów. Czy to są żywioły natury, czy to są żywioły społeczne, czy żywioły
duchowy, spirytualny, to artysta jakby jest tym kimś, kto ma dostęp do tych rzeczy. Przez to często jest też, rodzi się z tego nieufność wobec wszelkich zasad, instytucji, bo jeżeli samemu jesteś w stanie rzeczy określać i nazywać, to po co wtedy jest ktoś ci, nikt ci nie jest potrzebny, kto będzie ci dyktował, że to trzeba inaczej nazwać, to trzeba inaczej nazywać. I wtedy takiemu artyście jawi się taka instytucja, czy ludzie związani z tą instytucją jako manipulatorzy, którzy manipulują tobą w imię jakiegoś interesu. Nie? Ja nie mówię, że to są złe interesy, ale nie, często to są również moje biznesy, moje interesy, wtedy się z tym zgadzam. A jak nie są to moje interesy, to albo w to nie wchodzę, albo nawet próbuję z tym walczyć, czy głośno protestować, czy nazywać to. Tak, właśnie. Czasami tak. No dobrze. A powiedz mi, a gdybyś miał największej stacji światowej. Kiwał nam pan motorniczy. My mu też kiwamy. Masz 30 sekund, żeby przekazać ludziom od siebie message. Ojej, to już cały czas takie message. No nie, ale to poszło 15 minut, teraz masz 30 sekund. To co byś chciał powiedzieć? Masz się zastanowić. O kurczę, no. Ważna w życiu jest mądrość, bo mądrość jest ponad wszystkim. Miłość na przykład, miłość jest ważna, jest to wartość, która jest ważna w życiu, ale miłość jest związana z bólem zawsze. Wolność również jest bardzo ważna, ale też jest związana z bólem, bo trzeba płacić jakąś cenę. Natomiast mądrość jest takim czymś ponad tym wszystkim, nie? Ale to już odkryli Żydzi kilka tysięcy lat temu, tak, i inne, prawda, religie. Mądrość to jest to, bo wiesz, w mądrości możesz balansować i płynąć na tej fali, na fali dynamiki świata, jak surfer po wzburzonym oceanie. Tak jak Beethoven dzisiaj już wspominany, który też po prostu naginał dźwięki do tego, żeby były oceanem, albo ponurymi górami, albo wichrem, a nadal pozostawały dźwiękami tylko abstrakcyjnymi. To jest ta siła manipulowania artysty innym człowiekiem, ale w tym wypadku akurat ta siła, która wnosi, daje coś pozytywnego. Nie? Nie wiedziałem, że ty mnie tu na wywiad ściągnąłeś, tu mówisz na pokład. Ja mogę wywiad zrobić wszędzie. No tak, teraz widzę, teraz mi się umnożyłeś. No dobrze.